Hej kochani, to znowu ja. Było takie fajne pytanie, jeżeli chodzi o poddawanie matek reprodukcyjnych inseminowanych. W sumie każda matka reprodukcyjna jest matką inseminowaną, ale też pamiętajmy, że nieraz kupujemy matki inseminowane, jeżeli chodzi o matki użytkowe. Co by nie było, każda matka inseminowana jest mniej taka atrakcyjna dla pszczół w ulu. To jest matka, która inaczej pachnie, ma inną zawartość różnorodnych plemników trutni. To są specjalne linie hodowlane trutni przeznaczone do zapłodnienia królowej. I tutaj musimy brać na uwadze, że one po prostu będą zawsze mniej atrakcyjne. Każda jedna matka inseminowana, niezależnie czy to jest reprodukcyjna, czy użytkowa, bez sprawdzonego czerwienia, pamiętajcie, że ma naturę wylecieć w swój lot godowy i może z takiego lotu nie wrócić. I tutaj jest, kochani, taka prośba. Od razu, jak sobie wkładacie taką matkę reprodukcyjną, załóżcie sobie kawałek kraty odgrodowej na wlotek, tak aby do rozpoczęcia czerwienia nie ściągać tych krateczek. Będą tam pszczoły co prawda gubić pyłek, będzie im troszkę ciężej wchodzić, ale to zapobiegnie wylecenia matki z ula. Tutaj bym Wam jeszcze powiedziała, że jest coś takiego, że taka królowa może nie rozpocząć przez dłuższy czas czerwienia, może się opóźniać. Bierzemy wtedy taką królową, kochani, do klateczki, wyciągamy z ula na chwilę, po prostu potrzymajmy ją w domu, w dobrych warunkach i po jakimś czasie wracamy znowu z tą królową do ula i wkładamy. Jest to tak jakby takie troszkę oszukanie tego lotu godowego i to może poprawić później, poprzyspieszyć możliwość rozpoczęcia czerwienia. Jeżeli kupujecie reprodukcyjne matki lub inseminowane, troszeczkę droższe są ze sprawdzonym czerwieniem, ale naprawdę bardziej się to opłaca, jeżeli chodzi o jakość matki. Tam już wiemy, że ona rozpoczęła czerwienie i wtedy nie ma tego naturalnego instynktu do wylatywania z ula i tutaj naprawdę mniejsze straty na tym ponosimy. Istnieje też możliwość, kochani, że taka matka po prostu nie będzie atrakcyjna dla pszczół i będzie wymieniana na cichą wymianę, jak każda inna użytkowa. Po prostu one nie będą jej chciały. Miałam w tamtym roku taką przypadłość, bardzo dużo matek inseminowanych po prostu mi przestało istnieć. Zanim mi nawet zrobiły cichą wymianę, po prostu mi matki ginęły, więc tutaj to jest ryzykowne, aczkolwiek inaczej reproduktorki nie kupimy. Jeżeli chodzi o poddawanie matek, to mamy kilka sposobów. Najbardziej korzystnym sposobem to jest poddanie matki na sypańca do młodej pszczoły, takiej z ramek typowo wygryzających się i zrobienie takiego sypanego odkładu z młodymi pszczołami, ale matka musi być zabezpieczona, tak żeby one były bardzo osierocone i żeby nie miały wyboru, tylko muszą tą królową przyjąć. Drugim sposobem jest kupienie sobie takich izolatorów jednoramkowych, czyli zamykamy królową na głucho z ramką z pszczołami na wygryzienie, dajemy w środek gniazda i tam nam się wygryza cały czas młode pokolenie pszczół, które zostaje świtą tej królowej, ona zaczyna tam czerwić, ta świta się nią opiekuje, karmi ją, bo tam też musimy mieć dostęp do pokarmu, bo pamiętajmy, że nie będzie donoszony pokarm z zewnątrz, ponieważ to jest izolator bardzo głuchy, z taką siateczką bardzo drobną, że pszczoły z zewnątrz nie mają dostępu do królowej, aczkolwiek zawsze tam jakieś języczki będą wchodzić, będą się karmić, więc tutaj nie jest tak, że pozwolą tym pszczołom umrzeć z głodu. Jest to tylko ograniczony sposób, ale na tej ramce z czerwiem wygryzającym się powinien być mimo wszystko pokarm. I wtedy po jakimś czasie, jak widzimy, że królowa rozpoczęła czerwienie, jest tam już świta dość silna, otwieramy i wypuszczamy taką królową na wolność. Tylko pamiętajcie, za każdym razem, kiedy wypuszczacie matkę z klateczki, z izolatora, sprawdzacie, czy nie ma tam matecznika na cichą wymianę lub jakiegoś ratunkowego, bo one mogą różnie je odbierać. Ja przy ostatnich inseminowanych miatkach miałam po prostu mateczniki ratunkowe, to bo one po prostu w ogóle nie, w większości przypadków, bo w niektórych miałam cichą wymianę, a w niektórych po prostu tak jakby matki nie było w ulu. Jak zaizolowałam matkę, tak miałam na ramkach puszczone mateczniki ratunkowe, więc tutaj wiadomo było, że ja tą hodowlę stracę i faktycznie straciłam. Zostały mi tylko dwie matki przezimowane, z czego jedna zaraz na wiosnę została wymieniana, już pozwoliłam na wymianę. Druga jest do tej pory, ale też musiałam ją dać do odkładu. W odkładzie na razie nie ciągną matecznika na cichą wymianę, aczkolwiek jeżeli chodzi o wiosnę, nie weszły mi w nastrój rojowy, tylko chciały ją wymienić. Po zrobieniu odkładu na razie się to ustabilizowało. Jeżeli chodzi, kochani, o leczenie, bo tam też było leczenie, tak, taki sypaniec czy takie pszczoły fajnie jest przeleczyć wcześniej, bo tutaj później nie musimy tą królową narażać na dodatkowe środki warobójcze czy tam kwasy. To też pamiętajcie, ma wpływ bardzo duży na płodność królowej.
Co jeszcze bym tam mogła powiedzieć na temat poddawania matek inseminowanych? Tutaj powiem tak, pamiętajcie, że reproduktorka to nie jest matka i rodzina pszczela, która będzie Wam przynosiła nie wiadomo jakie duże ilości miodu. One nie są po to, żeby były miodne, tylko one są do reprodukcji na wychów matek, prawda? Czyli one mają zapewnić Wam materiał genetyczny później w postaci dobrej jakości matek i to właśnie te młode matki mają przejąć te cechy miodności, łagodności i tak dalej, prawda? Reproduktorka może mieć te, jak się to mówi, te cechy, ale zazwyczaj ona będzie miała mniej miodu, będzie się mniej rozwijać, będzie robiła mniejszą rodzinę i tym się nie martwcie, ponieważ ona tak ma. Pamiętajcie tylko, że przed hodowlą matek należy taką reproduktorkę ograniczyć w czerwieniu, czyli nie, że ona jest rozbuchana w czerwieniu i wtedy pobieramy materiał od tej królowej do robienia matek, tylko ją ograniczamy i wtedy mniejsza ilość jajeczek jest jajeczkami większymi, a zarazem lepszymi. Tutaj pamiętajcie, chodzi o jakość, nie o ilość. Miłego.